Polskiego. Nazywam się Henryka Kocut. Dorzucę tutaj do tego ogródka mój kamyczek. Skały oceanów mówią księżycowi dobranoc, naciągając na siebie krzyk jak kołdrę. Nieważne skały Celsjusza, Boforta, barwne, podwodne życie. Zaraz nadejdzie odpływ. Odsłoni więcej skał i śmieci. Ich kruche, zimne życie nigdy nie powiedziało nenufarom dzień dobry. Kamienie i kamyki ciepłych wód spokojnie czekają lata. Żabki zaglądając w oczy. Dziękuję. Jak już Państwo wiedzą, nazywam się Edward Baczyński, ale będę czytał syna wiersze Michała Baczyńskiego. Szkoda, że go tu nie ma, ale wcześniejsze zobowiązania zmusiły go do zmiany planu. Przeczytam jego krótkie, właściwie takie magiczne, metafizyczne teksty. Szkoda, bo to mężczyzna delikatny, miły, przystojny. Nie przystojny. I bardzo ładnie czyta, niskim głosem to ma. Numer telefonu. Co się tam stało? Nie, no, ale do mowy. 285-18-0. Zwątpienie. Szukając kolei, kamyk wchodzi w niewiadome, raniąc na przemian miejsca pod stopami. Światło i mrok walczą na argumenty, uderzają o kraty, odczytując drżenie korytarzy. Głęboka cisza bezpośrednio daje znać po czasie próbą przycięcia szponów zamkniętych w twierdzy nieczytelnych myśli. Uwięziony, z wbitym sercem w domu bez okien. Nie oświetla mroku, nie ogląda cienia, nie widzi, nie słyszy łąki. Samotny, omijany.